Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w drugim odcinku z Assassin's Creed Liberation HD wraz z Evelyn the Grand Prix. Odbędziemy kolejną misję w trybie damy, że tak to określę po polsku. Second time this month. Customer relations are strained enough without shipments disappearing. Your frustration is understandable, monsieur. In your position, I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to Monsieur de Saint-Maxent at once. Most grateful, Monsieur Blanc. At least I know I can always rely on you. Misja nas czeka dość interesująca. Okej. Czyli gonimy tego Geralda. Takie francuskie Gerald. Nawet parkouru nie umiemy w tym trybie, niestety. Trochę jest skonstruowane. A wzrok orła jest niestety ograniczony. Niestety. Sorry za to niestety, ale no... To jest ta starsza wersja, to... O kurde. Mi tylko... Ty co podglądasz? A mnie tam podglądasz. Pozwoliłem ci. My boy, the cargo is stolen from this very ship. I have no more means of retrieving it than you do. Oui, monsieur. That is indeed troubling. Well, what would you suggest, then? I know this much. The devil had the gall to impersonate my dress and my signature. Can you imagine? No, monsieur. Imagination has never been my strong suit. If it's not too much trouble, may I look at your books? My books? I'd interrogate the captain. If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. Dość nieciekawa sytuacja. A, teraz trzeba przekupić strażnika. I dobra, idziemy sobie po prostu w powolnym trybie, bo mogę przecież... W trybie damy to się nawet powinno nie biegać, tylko po prostu chodzić. Albo może przynajmniej przyspieszymy chód, żeby to jakoś w pół realistycznie wyglądało. Ale zgrabniutka, kurde jaka talia, normalnie dupsko to by mogło wypinać cały dzień. O, przekupimy ich teraz. Okej. Masz tu kapuchę. Come back anytime. Dziękuję. Teraz mamy oczarować kapitana Domingueza. Nie, to będzie banalne. Are you the captain of this ship? Si. Kapitan Carlos Dominguez, at your service. Wiem, gdzie się spojrzał, ja wiem. Ah. May we speak in private, Captain? Who am I to refuse such a comely creature? Come. Co teraz? Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxent's shipment? Why would you want to know? Bah! Don't you worry, my little Arnett. The cargo found its way to the intended recipient. Let me pour you a cup. I dare you to tell me this isn't the best Madeira wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitan. I do. You will not find a better vintage in all of the New World. I'm intrigued. Truly. Papa. Ta nagle zniknęła, a ten zaskoczony. Jakie przejście fazowe. They hid the goods in two warehouses. Okej. Okay. O, zdobyliśmy opcjonalny cel. Mieliśmy unikać zabójstwa, a teraz tu podchodzimy do tych
skrzyni beczek. Problemy ojca. Odszukaj doki dla skradzionych ładunków. Teraz mamy przeszukać te doki. Aha, mamy teraz coś takiego zrobić. Aha, to tak działa. A to ciekawe. Interesujące. Mamy przynajmniej jednego Luja oczarować swoją urodą i wdziękiem. Zaraz tak też się stanie. Tylko znajdę jakiegoś przyzwoitego kandydanta. To idziemy sobie tutaj. Nie wiem, czy dobrze w ogóle idziemy. A w sumie możemy posprintować, kurde. Co my się będziemy? Tak, teraz może nieco zwolnimy kroku. What the f... Co on mi zrobił? Jaki luj! Wy was sobie żarty stroicie. Czekaj, przejdę tu, nie? Nie się tak na mnie dobra. Z kobietą chcecie się bić? No to się będziecie bić. Kurde, żeby was kobieta pobiła, nie? A, może was przeszukam. Wszystko co macie. No, a, można to robić pięknie. Macie mi tu zdychać. Z bólu. W sumie nawet możecie ich i umierać. Pięknie. Nie, bo tam następni idą. Dobra, pięknie. Evelyn to nawet w takim trybie umie walczyć. O! Teraz cię oczarujemy. Brał! Brał! O, pięknie. A teraz czekaj, chodźmy się podupcyć. Najlepiej tutaj, w tej stodole. Czekaj, tutaj chodź. Lepiej za tymi beczkami. Wiem, żeby nikt nie widział. A teraz padunc. I git. O ty! Jeszcze bić! No i kurde, się rozprawiłem. Kurde, widzę, że was więcej mieli tutaj nas byciu. Tak, przeszukujemy dalej tych wszystkich idiotów. Bo wiem, że oni mają tam dobra różnego rodzaju. Czekaj, najpierw tutaj ich... O, pięknie jak się rozpryskało. A na pewno mają jakieś grosze. Ale dobra, teraz tak. O, o idę, nawet miał stówkę. Tak, ładnie. O, przepraszam, nie boję. Ale ona śmiesznie miga w tym trybie wzroku orła. Dobra. Sobie poszedł tam. Znajdź pozostałe dobre. Tam w ogóle do tej skrzyni damy radę wyjść? Czy tak, no niezbyt. Chociaż nie, dałoby radę. Zaryzykować by się było można. Zobaczymy. Jak nam się uda, to próbujemy. Jak nie, no to wiecie. Kiepsko. No. Nie doskoczymy, nie? LOL! Skoczyła. Rąbana. Jak coś. Jak ona teraz ma wyskoczyć? Jak ona teraz ma ten, nie wiem, spiąć się? Nie wierzę. Nie wierzę w to, co ja w ogóle zrobiłem.
chce się wspiąć. Żeś się powinno dać. Nie róbcie, kurde. Jajoj. Dobra. Widzę, że będę musiał się pomęczyć. Serio? Serio? Nie, nie wierzę. Co chcecie? Trzeba będzie, widzę, że to okrążyć. Też nie jest inny. Kurde, w trybie damy to chyba ona ma te ręce z plastiku. Ważnie. Ale nie, jest, widzę, że ląd tutaj. Bez problemu tam wejdziemy. Ja chciałem tylko skrzynię wziąć, nic więcej. Ale mniejsza z tym. Fuj. Cała jesteś mokra. Ale chyba mokra lepsze. Przynajmniej będzie czyste. No i się udało. Dobra. Trochę się. Well, well. You sure ain't no hurry, Dan. Trochę się zmoczyła, ale nie będzie źle. I tu skrzynia. O, i tą mogę przeszukać. I co mnie tam gonią? Zgwałcono przypadkiem. Dobra, to mam, widzę, że mamy punkt widokowy. Tutaj mamy chyba jakiegoś... Well, well. Ale odejdźcie ode mnie. Co mnie pchasz? Chcesz, żebym ja cię pchnął przypadkiem? Idioci. Czekaj, 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 bo może coś u ciebie fajnego kupię. Patrzymy. Toporki. A mamy wysączone. Mamy. A może kupić taki zegarek dla pana. Zegarek kartograficzny. Czekaj, tu oczarujemy takiego pana. Ono tu. Będzie ci naprawdę miło, jak się ze mną przejdziesz. Naprawdę to ci dużo czasu nie zejdzie. Może im nawet pomożesz. Żeby mi tylko nie zeszło. Lepsze mi się. Przyspieszysz? Te, patrz, słucha się mnie. Aha. Masz tu hajsy. Teraz mnie przepuszcz. I will drink well with this. What a pretty dress you've got. Już nie wiem, na co to zrobiłem, ale... Dobra. Kurde, muszę w końcu to ogarnąć, nie? Jest, pięknie. Teraz dalej tutaj. To biegniemy. Nie chce mi się chodzić. O kurde. Patrz, co się zapisał. O kurde. Za ostro. No ta to się ostro zrobiło. Kurde. Zlać ich tu wszystko. Ten to już padł na miejscu, nieźle. Elegancko, no i tak się powinno ubijać prawdziwych bandytów. Sprawdzę tam z czasem. Jakoś go pilnuję, już 15 minut nagrywam. Nawet nieźle. Będę pilnował czasu już tym razem na pamięć.
sumie niekiedy jest lepiej pamięciowo nagrywać na czas określony. Czekaj, ale tu widzę, że mamy takiego Herolda tak zwanego. Co piszczysz? Dobra, mogę go przejść. Ale... ale nie chciałem tak. Nie chcę. Teraz mi się rozpłos podniesie. Kurde, jakie kombo. Dobra, ja chcę ten sobie obniżyć rozgłos. Nie chcę obrabiać tych strażników. Aha. Jak tam wolisz? Uo. Czekaj, ucieka mi. Ucieka mi. Muszę go dorwać. Oj! Nie ucieka. O, to musiało zabolać. Czekaj, tam widzę jeszcze innego gnoja. Nie wiem, jakbym go ubił. O ty. Czekaj, ja chcę ubić tylko. Jest jeszcze jeden Herold. Herold. I tu jest mój pasek HP, okej. O ty. Trzeba z wami powalczyć. Nie mogę spokojnie wyłapać tych gnojów. Może sam mi się uda oczyścić z zarzutów. Tutaj jest, chyba powinien być. A jak nie, to są długi, no to świetnie, ale buga. Kurde, świetnie. Ja się powinienem kierować do misji, a ja się tu jeszcze bawię w dodatku, no to już jest w ogóle sięgięcie. A jest Herold. Dobra, nie zaalarmowałem, na szczęście. Mogę Herolda przekupić. Aha, to nie jest to, kurde, mi się podupcyło. Dobra, teraz tam idziemy. Nie interesujmy się szczegółami. Tak najlepiej pójdźmy, żeby nie było kolejnych bujek. Bo wiecie, jak to jest z tymi bujkami. Ci pójdzie dobrze, a potem będzie tak kiepsko, że się nie wyliczysz z tego. Nie, tu można w sumie na górę dojść. Chorąbana idea, może po dachach chodzić. To wiecie, że parkoura za bardzo nie może uprawiać. Nie umie się wspinać. O to mi chodzi tylko. W jej stylu to wygląda dziwnie, ale i tak zajebiście. Usłyszenie, nie? Tu, czekaj. No widzisz. Git. Ile kaski? No mogę wiedzieć chyba, ile kaski jestem, co? Dobra, zgadamy. I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grandpré. But how did you ever... Never mind. Just please, tell your father to expect a considerable discount for his trouble. Ok, ok. Już 20 minut mamy materiału. No, fajnie. Oczarowane. Teraz tutaj wbijamy. Chciałbym sobie tego punkta odświeżyć, ale jakoś za bardzo nie mogę. Ja oczyściłbym się jeszcze z zarzutów, jakby to było możliwe. Tego Herolda bym sobie jakoś obezwładnił. Aj!
tak łatwo. No. Uj! Serio? Dobra. Okej. Nie uciekniesz mi. Nie uciekniesz mi. Jeszcze jednego by się przydało. Tak. Schlastać. Gdzieś tu będzie jeszcze jedno. Dobra, jest ostatni tutaj. You were warned. Je vous souhaite le bonjour. Oh, pardonnez-moi, madame. The lady does too much. Tout va bien, madame. Kurde. Z babą sobie nie mogłem poradzić. Wstydziliby się. Naprawdę. Mogliby się tylko wstydzić. Tam jest jeszcze Herold. Herold. Czemu ja ciągle mówię Herold? Za dużo mi się kojarzy ta postać z Assassina dwójki. To nie jest Herold, tylko ten. Urzędnik, no. Tam jest Louis. No cóż. Może spróbuję odbudować budynek. Czekaj. Tu by się udało dostać, nie? Tam jest Louis. O, i mi się udało. I dobra. A ja go nie mogę obezwładnić? Serio? Słabo. To niestety nie ominę tego tak, jak bym chciał. Nos chemins se croisent à nouveau. Długie hajsy chyba. Albo biedne takie bardziej bym powiedział. A, czyli ja tego nie wyremontuję. Tam jeszcze jest jakiś Herold. Okej. Ile już czasu? Kurde, jak ten czas zapieprza. To jest naprawdę chore. No cóż. Nic na to nie poradzę, ale chyba zakończymy odcinek. Mam takie wrażenie. Nie chcę jakoś naprawdę mega długich odcinków tego robić. Chciałbym, żebyście sobie to oglądali, żeby wam się to przyjemnie patrzyło, ale też żeby nie było naprawdę długo. Czekaj. Nie widzę tego Herolda. Kurde! Dlaczego ja na to oczko mówię Herold zamiast urzędnik? No, tak mi się niestety już nasunęło w głowie. Czemu nie reagują na mój gwiz? Pozdro. Czekaj, gdzie mi uciekasz? Nie wiem. Na koniec ubijemy tego. Pięknie. Na pewno będzie kolejny. Wszędzie pełno tych gnojów. Się nie dziwić. Dobra, gonimy. Zaraz się oczyścimy. Na fulla. Kogo
muszę właśnie złapać. No i ładnie. Jestem czysty. I możemy w sumie zakończyć odcinek. Tylko sobie dobiegniemy. Tu jeszcze dobijemy ładnie. Leżeć, kurde, i mi piszczeć. Dotrzemy do celu misji i zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie drugiego odcinka z Assassin's Creed Liberation HD. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i znowu tym takim elokwentnym akcentem merci. Trzymajcie się, na razie, yo.